Powrót dzieci do szkół. Minister zdrowia podał datę. Dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły 4 maja, powiedział w środę w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, w maju do nauki stacjonarnej mają docelowo wrócić uczniowie wszystkich klas. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w rządzie jest wiele punktów widzenia na temat tempa znoszenia obostrzeń. Ja reprezentuję pogląd konserwatywny, premier Jarosław Gowin bardziej liberalny, dodał. Szef resortu zdrowia wskazał m.in., że maseczki na zewnątrz moglibyśmy zdjąć przy dziennej liczbie zakażeń poniżej 4-5 tysięcy. Wtorkowe dane ministerstwa mówią z kolei o 5709 nowych infekcjach. Niedzielski zapowiedział, że od wtorku, 4 maja, dzieci z klas 1-3 wrócą do szkół. Mamy jedynie taką wątpliwość, którą już za chwilę będziemy rozstrzygali, czy będzie to w całym kraju, czy kilka regionów będzie miało to nauczanie hybrydowe, ale ono w gruncie rzeczy też oznacza, że dzieciaki z klas 1-3 wrócą do szkoły, powiedział. Jak dodał, powrót do szkół starszych uczniów ma być podzielony na etapy. Te etapy powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby dzieciaki jeszcze w zasadzie w maju wróciły do szkoły, podkreślił minister zdrowia. Minister przekazał również, że 4 maja będą przywrócone zabiegi planowe w szpitalach. Od 26 kwietnia w 11 województwach o najmniejszej średniej dziennej liczbie zakażeń część obostrzeń została poluzowana. Otwarte są w nich salony fryzjerskie i kosmetyczne, a dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przeszły na nauczanie hybrydowe. Inne ograniczenia, dotyczące m.in. kin i teatrów, galerii handlowych, siłowni czy gastronomii, pozostały. W 5 województwach, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim, obowiązują wszystkie nałożone wcześniej obostrzenia.